Smutne informacje ze świata polskiej sztuki. Po długiej chorobie zmarł wybitny polski kompozytor, Jan A. P. Kaczmarek. Miał 71 lat, spis treści, Jan A. P. Kaczmarek zmarł po długiej chorobie. Kariera Jana A. P. Kaczmarka, Jan A. P. Kaczmarek zmarł po długiej chorobie, dotarły do nas tragiczne wieści. Jak poinformowała Polska Fundacja Muzyczna, zmarł wybitny polski kompozytor i zdobywca Oscara, Jan A. P. Kaczmarek. Muzyk miał 71 lat. Z ogromnym żalem i smutkiem przekazujemy informację, która przed momentem do nas dotarła. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój mąż Jan A. P. Kaczmarek. Do końca był wojownikiem ufającym, że wyzdrowieje i będzie dzielił się swoją twórczością z nami. Czuwałam przy nim do końca, zmarł otoczony miłością, wartością, w którą wierzył najmocniej. Aleksandra Twardowska-Kaczmarek, Olu, Jasiu, Czerwone Serce, byliśmy z wami, jesteśmy i będziemy nadal. O szczegółach dotyczących pożegnania Jana A. P. Kaczmarka będziemy informować w najbliższym możliwym czasie. Kariera Jana A. P. Kaczmarka. Jan Andrzej Paweł Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie, zmarł 21 maja 2024 roku. Był polskim kompozytorem. Stworzył muzykę do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych, a także do polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. W 2005 roku otrzymał Nagrodę Akademii Filmowej Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. Był wirtuozem gry dwoma smyczkami na fidoli Fischera. W 1983 roku, wspólnie z poznańskimi lutnikami Stefanem i Jakubem Niewczykami, stworzył instrument muzyczny o nazwie Niewkacz, którego konstrukcja została oparta na fidoli Fischera. Był także dyrektorem i twórcą Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk, który odbywał się w Poznaniu, Łodzi i na Śląsku.